Witam bardzo serdecznie, drodzy kochani przyjaciele i widzowie. Pytacie się nas, jak sytuacja wygląda u nas, w naszej zagrodzie, w naszej świetlicy, w naszej fundacji. I po tej całej powodzi, po tej fali, która wczoraj przeszła na Dolnym Śląsku, między innymi przez Dzierżoniów. Pytacie się, jak to wygląda, jak nas można wesprzeć. Dlatego postanowiliśmy, że jednak zrobimy akcję taką, która pomoże nam w przyszłości funkcjonować tutaj w dużo lepszy sposób. Bo jak widzicie, sytuacja jest nieciekawa i bardzo trudna. Zrzutkę na pomagam.pl, na którą będziemy Was prosili o wsparcie, żeby tutaj można było zrobić ten teren w taki sposób, aby można było z niego korzystać i funkcjonować bez strachu i lęku i bez tych katastrof, bo niestety na tą chwilę tak to wygląda, że jest bardzo niekorzystnie i to nie tylko w dniach powodziowych. Link tutaj się pojawi zaraz na ekranie i również w opisie tego filmu. Link do zrzutki, na którą będziemy Was prosić, abyście nas wsparli inwestycję, którą chcemy tutaj przeprowadzić, ażeby nie mieć na środku naszej posesji bajora i rzeki, która teraz płynie. To nie jest normalne. To jest rzeka właśnie płynąca za każdym razem, kiedy są większe opady. Nie tylko to, co powiedziałem teraz w momencie powodzi, ale dużo częściej. Ponieważ jest tutaj niestety środowisko, jeżeli chodzi o hydrologię wokół naszych tutaj terenów, jest stanie tragicznym. No i dlatego mamy tutaj problem z funkcjonowaniem. Tak jak widzicie, tu jest nasze gospodarstwo. Już woda tutaj opadła, bo tu wczoraj też, 15 września 2024 roku, było wszędzie pełno wody. Już to wszystko opadło, ale w tej drugiej części, której jeszcze przez tyle lat nie udało nam się tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o hydrologię, bo to są inwestycje poważne. No jak widzicie, jest bajoro i trudno jest na tym funkcjonować. Wczoraj pokazywaliśmy film z ewakuacji zwierząt, a dzisiaj jeszcze tutaj podsumowanie właśnie. Tu taki rów, widzicie, jest pełen wody. Cały czas rzeka płynie. My to tu przez wiele lat udrażniamy, jak się tylko da. Budujemy rowy, odpływy, rury. Tutaj widzicie też, wybija jakieś źródło spod ziemi. Rów, którym woda odprowadzana jest, tutaj do niego się gromadzi, do tego ogromnego rowu. I odprowadzana jest rurami takimi kanalizacyjnymi, które sami wykonaliśmy. Są cztery ogromne rury, które odprowadzają tą wodę tutaj pod tą dróżką. Jak widzicie, na pole, tu do rowu i dalej w stronę rowów retencyjnych miasta Dzierżoniów, gdzie tam pod koniec, na wysokości tej czwartej lampy latarni, wpada to właśnie do miejskiej kanalizacji. Ale to wszystko prywatnie za nasze środki robiliśmy, udrażniamy, pracujemy nad tym od lat. Niestety wiadomo, władze publiczne, miejskie nie mają na to pieniędzy, zwłaszcza po tej powodzi, która wczoraj miała miejsce i przedwczoraj. Pewnie będzie trudno wysłupać jakiekolwiek środki, w związku z tym, że zapotrzebowanie wielu innych ludzi tu w Dzierżoniowie będzie ogromne, jeżeli chodzi o naprawę tych wszystkich skutków powodzi, która wczoraj miała miejsce. Bo nie ukrywajmy, była to powódź. Myślę, że to miliony grube strat
takim samym mieście, jak Dzierżoniów. Także my tutaj walczymy z tymi żywiołami nie tylko przy takiej właśnie powodzi, jaka miała miejsce wczoraj, ale przy każdym większym deszczu, przynajmniej dwa razy do roku, jest taka sytuacja. Jak widzicie, tutaj wczoraj worki robiliśmy, bo tu woda płynie normalnie, jak się rozpędzi, to z tego koryta wypada i przed naszą fundacją i siedlicą płynie w stronę tam tych niższych terenów, gdzie znajdują się rowy retencyjne gminne. Tutaj widzicie worki, wczoraj ładowaliśmy w niedzielę z piaskiem udostępnione przez Urząd Miasta Dzierżoniowie. Udostępniony piasek, worki były nasze, także tak to wygląda. Tu jesteśmy zabezpieczeni w miarę w tym momencie, bo wiadomo, nie ma tej wody, ale znaczy woda jest, ale już nie pada z nieba tyle, jak to było wczoraj i przedwczoraj. Ale jak widzicie, u nas sytuacja nie jest kolorowa i dlatego doszliśmy do wniosku, że poprosimy tych, którzy chcą nas wesprzeć i żeby tą naszą zagrodę w końcu jakoś ucywilizować, jeżeli chodzi o te tereny pozostałe, które są do wykorzystania, w których teraz nie możemy korzystać, no bo widzicie, jak to wygląda, i kto będzie nas chciał wesprzeć w budowie tutaj umocnień, wałów, rowów, które tam będziemy robili, widzicie, za tym płotem. Trzeba rowy retencyjne, no jeden rów, który będzie dookoła tutaj posesji odprowadzał wodę w stronę rowów retencyjnych gminnych. No to jest to poważna inwestycja, która no, pewnie będzie kosztowała kilkanaście tysięcy, ale musimy to zrobić tak, żeby w związku z tym, że chcemy, aby nadal ta zagroda funkcjonowała, edukowała dzieci i robiła naprawdę fajne miejsce i rozwijała, edukowała, no oraz wiadomo, dzięki tym kurom, które tu chodzą, produkowała zdrową żywność. Także te wszystkie cele tutaj sobie stawiamy i chcemy je zrealizować, ale no od lat inwestujemy, pracujemy ciężko od rana do nocy. Jeżeli ktoś będzie chciał nas wesprzeć, to będzie nam miło, dlatego robimy tą zrzutkę, żeby to wszystko przyspieszyć, żeby może na przyszły rok już to miało ręce i nogi. A tak konkretnie widzicie, żeby się pozbyć tych wód, tych zalewów, które się tu pojawiają po każdej większej wodzie, która przyjdzie z nieba. Cały czas tu leci, widzicie, do tego naszego rowu. Tutaj stąd, z tej polany, gdzie jest cała zalana, tutaj był wybieg dla królików, gdzie miały swoje domki i gdzie dzieci się z nimi bawiły. Tutaj jest kurnik mały, w którym mieszkały te większe kurczaki. Niestety nie ma tu nikogo. Wczoraj ewakuowaliśmy. Jak widzicie, jeszcze nadal jest pełno wody. Ta woda, zobaczcie, płynie, tak jak powiedziałem, do tamtego rowu. Tutaj cały czas wartki, strumień płynie z pól, z tamtych stron, tam stamtąd właśnie, tu przez całą tą łąkę, która jest zalona, tędy. Jak widzicie, to widać, cały czas płynie przez tą łąkę. A może zostaw kurę, no zobacz, już ciebie się zaplątała i przeszła, już młoda. Wartki, nurt, i jak widzicie dalej stąd, to wszystko jest tutaj zalane, cała łąka. Teraz tutaj dalej, o, nurt, nieprzerwanie. Woda cały czas napiera między brzozami, na tym lasku brzozowym, tam z zapłotu, z następnej łąki. To wszystko jest zalane. Cały czas płynie, spływa. Pomimo, że już deszcz nie pada prawie
od 12 czy 15 godzin. To wszystko spływa do nas tam właśnie, jak jest ta kukurydza, tam jest wzniesienie. No i tam zawsze nie ma tutaj dobrego drenażu zrobionego. Był kiedyś prawdopodobnie, ale zniszczony został. I do tej pory władze lokalne tutaj tego nie odtworzyły. No i niestety nie ma na to środków finansowych. Więc będziemy musieli sobie radzić sami. Tutaj dalej zobaczcie. Tam pastwisko, gdzie kury się teraz pasą. Ale zrobiło się błoto niestety. W związku z tym kataklizmem wczorajszym, przedwczorajszym. No i tutaj stąd właśnie ta woda płynie. Tu również, jak widzicie, o, tu są wartki, nurty, strumyki. No i tutaj właśnie trzeba będzie zrobić odpowiednie odprowadzenia, odpowiednie rowy retencyjne do tego, żeby ta woda mogła spływać dookoła naszych łąk i naszej zagrody. W związku z tym, że jest jej nadmiar, który tutaj centralnie przez te tereny, które my dysponujemy, jak widzicie, płynie. To wszystko stamtąd spływa, więc będziemy chcieli dokonać inwestycji, która zablokuje. O Boże. Zablokuje, usystematyzuje tą trudną sytuację. Jak widzicie, nurt niezmiennie. Silny i wartki. Kurde, z góry coś tu jest, trochę utknąłem. I tak to wygląda. Będziemy chcieli to wszystko w końcu usystematyzować, tak żeby można było zorganizować tutaj bardzo ciekawe miejsce, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla produkcji zdrowej żywności, ale również dla tego, żeby można było tutaj w różnych celach ciekawych się spotykać i funkcjonować i wykorzystywać, wydaje nam się, tą piękną przyrodę, ale to musi być poważne nakłady finansowe, żeby to przyspieszyć, żeby to nie trwało latami. Chcielibyśmy, żeby to wcześniej nastąpiło, no ale jak widzicie, musimy troszeczkę nad tym popracować, dlatego jak ktoś chce, a wiele osób się zgłaszało po tych wczorajszych naszych nagraniach przy przeprowadzonych ewakuacjach zwierząt, jak mogą nas wesprzeć, to jak najbardziej doszliśmy do wniosku, że może wspólnymi siłami uda nam się to uporządkować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to no trochę będzie nam tutaj zawsze utrudnione funkcjonowanie, a chcielibyśmy się skupić na tworzeniu czegoś sensownego, na realizacji różnych projektów, a nie na wiecznej walce z żywiołami i z naturą. Dlatego będziemy wdzięczni tym wszystkim, którzy nas wesprą. Tutaj link podam na ekranie do zrzutki na pomagam.pl i w opisie również. Tu widzicie, kozy też zalane były, woda zeszła, ale to wygląda tak, no jak wygląda, niezbyt ciekawie. Przyjemnie byłoby, jakby biedne kózki mogły funkcjonować normalnie. Przez ostatni tydzień właściwie siedziały w stajni, tak? Przy panią, tak? Siedziała pani w stajni? Niech pani coś powie. Powie coś pani do kamery? Nie, Gosia nic nie powie. Także myślę, że na tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał przyspieszyć te nasze działania, żeby trochę szybciej tutaj wyjść na prostą, to będziemy wdzięczni tym, którzy się oferują. Bardzo już dziękujemy z tego miejsca. Pokażę wam, gdzie króliki przenieśliśmy. Sowo tutaj mają swoją kwaterę. A może zostaw. Stały tutaj przeniesione. O. Są. Jak tam?
Fajne nowe miejsce. Grubasy. Amor, co tu jest? Co? Są nasze królikasy? Są twoje ziomale? Tak, tam dalej zostały przeniesione kurczaki. Zaadoptowaliśmy dla nich jeden z kurników, w którym były dorosłe kury. No i tak powoli sobie ustabilizowaliśmy na tą chwilę. Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia, bo dużo otrzymaliśmy od was. W tych trudnych chwilach, które tu były podczas tej powodzi u nas na Dolnym Śląsku, w Dzierżoniowie, wiele osób oferowało swoją pomoc, swoje wsparcie. Pytaliście się, co potrzebujemy, także no, bardzo wam za to dziękujemy i mam nadzieję, że wszystkich tych będziemy mogli tutaj u nas ugościć na łące. Niedługo, jak wszystko tu ustabilizujemy. Czekamy na was. Do zobaczenia.